dyrekcję, całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły, nauczycieli, którzy niegdyś u nas pracowali, panią Kubiak i panią Sobczyk oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Proszę o zabranie głosu dyrektor szkoły, panią Małgorzatę Sulewską. Szanowni Państwo, szanowni goście, drodzy nauczyciele. W tym pięknym, filmowym klimacie ja również muszę dzisiaj nawiązać do świata filmowego. Bo w szkole jak w filmie. Każdego dnia spotykamy się na nowym planie filmowym. Każdy ma tu swoją rolę do odegrania. Nie ma ról mniej ważnych, najważniejszych. Każda i każdy jest tu bardzo ważny. Drodzy uczniowie, to tutaj, w naszej szkole, codziennie piszecie swój scenariusz. Piszecie sami. Obmyślacie fabułę, dobieracie aktorów, rekwizyty, stroje. Pewnie na premierę waszego filmu przyjdzie nam poczekać kilka lat. Jaki to będzie film? Zależy to od was. Ja życzę, by było w nim wiele z komedii. Żeby nie zabrakło przygody, podróży, ale żeby zawsze była miłość i romantyzm. Na pewno przyda wam się świat wyobraźni i fantazji. Choć na pewno ważne, aby trzymać się w tym filmie i faktów, i dokumentów, i rzeczywistości. Moi drodzy mali przyjaciele, życzę wam, aby wasze premiery filmowe były oscarowe. Drodzy nauczyciele, drodzy pracownicy szkoły, wpisując się w konwencję filmową dzisiejszej uroczystości, zainspirowana iście oscarową aurą, przytoczę słowa jednego z moich ulubionych bohaterów filmowych, Forresta Gumpa. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. Zapewne wszyscy pamiętacie ten film, który ujmuje swoim pięknem, wiarą w ludzi, w ich możliwości. Mówi o miłości, o szczęściu, ale także o życiu, na którego wpływ nie zawsze wiemy, jak dojść do końca, jaki obrać cel, jak to w życiu będzie. Mówi o tym, że nie warto ulegać schematom, opiniom, że nie można w życiu nikogo przekreślać. Mówi o tym, że w życiu wszystko może się przydarzyć i wszystko jest możliwe. Ale to też film o tym, że wysiłek, praca, poświęcenie połączona z wiarą w marzenia i wiarą w drugiego człowieka zaowocuje w końcu sukcesem. I to często sukcesem na przekór wszystkim i wszystkiemu. Drodzy pedagodzy, drodzy współpracownicy, dzisiaj dziękuję wam za tą szczególną wiarę w możliwości drugiego człowieka. Za nadzieję i warunki, jakie stwarzacie każdego dnia. Za to, że swoją postawą, swoją osobą zachęcacie innych, tych najmłodszych, do marzeń, zachęcacie do podejmowania wyzwań, do próbowania i stawiania czoła tym codziennym, zwykłym i niezwykłym próbom. Dziękuję za to, że każdy na naszym filmowym planie może być gwiazdą.
że każdy może tu odnieść sukces i znaleźć się na czerwonym dywanie. Szanowni Państwo, tak jak ekipa filmowa pracuje zespołowo na sukces filmu, tak w naszej szkole praca zespołowa jest najważniejsza. Dlatego dziś dziękuję wszystkim swoim współpracownikom za to, że tworzymy niepowtarzalny, najlepszy, mocny i odpowiedzialny zespół. Za to, że każdy z nas, każdy z Was jest tu bardzo ważny. Za to, że wspólnie tworzymy szkołę. Szanowni Państwo, Dzień Edukacji Narodowej to również tradycja i okazja do wręczenia nagród dyrektora szkoły. Bardzo proszę w tym miejscu o wystąpienie w tym roku szkolnym wyróżnionych i nagrodzonych pracowników naszej szkoły. Poproszę o wystąpienie panią Alinę Stryjak, panią Danutę Szymczak, panią Joannę Małkowską, panią Sylwię Musiał, panią Justynę Krawczyk, panią Anetę Powąskę, panią Anitę Morawską-Basiela, panią Annę Dziadkiewicz. Pozdrawiam również panią Jolantę Łęcką, nieobecną na dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam serdecznie pracowników administracji, panią Danutę Jakubowską i pracowników obsługi, panią Różę Henglewicz, panią Ewę Szczepana, pana Tomasza Szczepaniaka i pana Piotra Stępniaka. Chociaż nasz oskarowy dywan nie jest w tym kierunku, to ja proszę, żebyście Państwo czuli się nie ze względu, iż to jest nagroda dyrektora, ale ze względu na to, że wspólnie pracujemy we wspaniałej szkole i tworzymy tą szkołę. Jeszcze raz gratuluję i serdecznie dziękuję. Jesteście dzisiaj wśród nas i ja już oddaję głos najważniejszym dzisiaj uczniom. Dziękujemy. Prosimy teraz o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców, pana Pawła Pelc. Pani Dyrektor, kwiaty dla całej Rady Pedagogicznej. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy i prosimy o pozostanie na swoich miejscach, ponieważ to, co za chwilę się wydarzy, przekroczy Wasze najśmielsze oczekiwania oraz obawy. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Ladies and Gentlemen, witamy and welcome.
Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, postanowiliśmy na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznać i wręczyć Oscary. Jednakże my, uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, jesteśmy zbyt twórczy i kreatywni, aby popełniać hollywoodzki plagiat. Uznaliśmy, że dla naszych szkolnych gigantów zwykła statuetka to marne wyróżnienie. Dlatego też w dniu dzisiejszym, po raz pierwszy w historii naszej szkoły, wsi, gminy, powiatu, województwa, kraju, kontynentu, ba, nawet świata, wręczać będziemy Oscarowe słoiki rozmaitości. Bo przecież w szkole jak w filmie, każdy ma swoją rolę do odegrania i wszystko się może zdarzyć. Na wstępie wyjaśnimy, na czym polegało tegoroczne wyłanianie naszych laureatów do Oscarowych słoików rozmaitości. Nagrodzeni dziś to najlepsi z najlepszych. Konkurencja była ogromna, zresztą nie ma się co dziwić. Nie zawsze byliśmy zgodni i jednogłośni, dlatego niektóre nagrody zostały przyznane kilku osobom w tej samej kategorii. Oczywiście, gdyby ktoś z nagrodzonych chciał zabrać głos po odebraniu wyróżnienia, mikrofon czeka. Wiemy, że niestety nie wszyscy wyróżnieni są dzisiaj obecni. Zostaną oni oczywiście wyczytani, a nagrody im przekażemy. Ale nie przedłużajmy, bo kawa stygnie, a napięcie rośnie. Pierwsza kategoria to okejka roku. Nagroda przyznana zostaje nauczycielkom, które z anielską cierpliwością wyjaśniają nam wątpliwości związane z prawą i lewą stroną zeszytu i wiedzą, co zrobić, abyśmy myśleli i przekazywanej wiedzy nie zapomnieli. Za kreatywność, pionierstwo w rozpowszechnianiu i wytrwałość Oscarowego słoika rozmaitości otrzymają panie znane nie tylko w naszej szkole czy gminie, ale i w całej Polsce. Zapraszamy panie. Panią dyrektor Małgorzatę Sylewską. Moi drodzy, ja za tego okojowego słoiczka dziękuję bardzo mojej klasie. Która to będzie klasa? Szósta! Dziękuję i wam dedykuję ten słoiczek, bo to z wami rozpoczęłam 2 lata temu okejowe zmagania. Brawo dla szóstoklasistów! Uśmiech zdobi człowieka i jest bardzo potrzebny w codziennym życiu. Pozwala zostawić w oczy optymizm i pogodę ducha. W dodatku nic nie kosztuje. Nauczycielce, której zawsze na twarzy towarzyszy uśmiech, która wspiera, docenia i motywuje. Wręczamy Oscarowego słoika rozmaitości w kategorii Gorący uśmiech. Zapraszamy panią.
deszczową piosenkę zanuci dziś świat. Nie zmykaj go tak i wraz z deszczem tańcz. Tak zatańcz jak niegdyś w Bethesdę. Nie ma lutrze deszcz, że mogło iść ze mnie. Są niespotykanie spokojni ludzie, zawsze stabilni, niczym latarnia morska, a ich nerwy silniejsze niż mięśnie Sylwestra Stallone. Niestraszne im trudne sytuacje, czy nieokiełznani uczniowie. Charakteryzują się zawsze tą samą postawą. Plecy proste, głowa do góry, tembr głosu na tym samym umiarkowanym poziomie. Szanowni Państwo, wystawiamy najbardziej opanowaną nauczycielkę, która w dniu dzisiejszym otrzymuje Oscarowego swojej karyzmatyczności w kategorii Stalowe Nerwy. Panią... Izabelę Gnerowicz. Którzy ciągle mówią, zdzierają sobie gardła, nadwyrężają zdrowie, aby przekazać nam jak najwięcej ważnych informacji. Ich przekaz jest bardzo specyficzny. Ich ręce krążą dookoła ciała, pokonując dziennie setki kilometrów, a słowa wypływają z ust z prędkością światła. Takiej osobie wręczymy Oscarowego słoika rozmaitości w kategorii Złota Katarynka. Bezapelacyjnie otrzymuje ją pani Aneta Powolska. Powiedział kiedyś, logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie. I takim właśnie mottem kieruje się wielu naszych nauczycieli. Uczą logicznego myślenia i standardowych rozwiązań, dbając jednocześnie o to, aby nasza dziecięca wyobraźnia nie odeszła z czasem do lamusa, ale była nieodzownym partnerem w naszym życiu. W kategorii Einstein w spódnicy Oscarowego słoika rozmaitości otrzymują panie Anna Dziadkiewicz i Alina Stryjak. Thank you.
być? Oto jest pytanie, na które próbował odpowiedzieć William Shakespeare, twórca wielu sztuk teatralnych. W naszej szkole tę tradycję kontynuuje pani... Danuta Szymczak. Autorka wielu scenariuszy. Autorka wielu scenariuszy i reżyserka wielu sztuk teatralnych, dbająca o kulturę i piękno ojczystego języka. Pani Danuto, prosimy o odebranie nagrody w kategorii Szekspir na obcasach. Moi drodzy, Szekspir powiedział również, że życie jest jak teatr, w którym każdy ma do odegrania ważną rolę. Najważniejsze, żeby to zrobił najlepiej, jak potrafi. Moi drodzy, wszystkim, którzy wspierają mnie w wypełnianiu misji bycia nauczycielem, składam wielkie, wielkie podziękowania. Przede wszystkim, moi drodzy, wam, bo bez was nie mogłabym spełniać moich pasji. Dziękuję bardzo. Jest zawsze taki ktoś, kogo nigdy nie masz dość. Zawsze wysłucha i pomoże, wesprze ciepłym słowem, podniesie na duchu. Powie, głowa do góry, jutro też jest dzień. Możesz wszystko, jeśli tylko tego chcesz. Jest zawsze dla nas otwarta, wyrozumiała, a w jej obecności czujemy się jak w domu. Oskarowego słoika rozmaitości w kategorii bratnia dusza otrzymują panie Anna Małkowska i Danuta Jakubowska. Czasem stojąc na korytarzu widzimy błyskawicznie poruszające się ciało pedagogiczne, któremu nie sposób nawet dobrze się przyjrzeć. Dopiero po paru sekundach dociera do nas fakt, iż nie jest to wcale jakiś niezidentyfikowany obiekt, lecz po prostu szybko przemieszczający się nauczyciel. Ciągle zabiegany i zajęty, szybki jak błyskawica. I właśnie w tej kategorii nagrodę odbierze pani... Katarzyna Jędrzejak. Never really knowing why I've been
Zalet jest bardzo ceniona u wszystkich ludzi. Trzymanie się zasad, 100% przygotowanie, mieć wszystkie plany A, B, C. Skrupulatności i zaangażowanie, z jakim wykonuję się swoją pracę, to cechy nauczycielek, które chodzą niczym szwajcarski zegarek. Oskarowe słoiki rozmaitości. W tej kategorii zapraszamy panie Beatę Sochacką oraz Martynę Szabrę. Słuchajcie, że nawet ze szwajcarskim zegarkiem trzeba być szczęśliwym. A ponieważ wszyscy tworzymy jedną rodzinę, to ja myślę, że wszyscy w tej rodzinie będziemy szczęśliwi. Bo tak jak mówił poeta, jedno małe szczęście to być szczęśliwym, a drugie ogromne dawać szczęście innym. I wspólnie, punktualnie będziemy wam to szczęście wszystkim dawać. Dziękuję bardzo. Potrafią zrobić coś z niczego, gdy się wali, pali, nudą zieje. One zawsze wiedzą, co i gdzie się dzieje. Jak zainteresować towarzystwo, żeby wszyscy pracowali bystro. Ich talenty są niezbadane. Dobrze, że miedzie w szkole jest nam dane. W kategorii Mrs. Maker, czyli pani robótka, zapraszamy panie Alinę Banaszak, Anitę Morawską-Wasielak i panią Sylwię Musię. Potrafią swoim postępowaniem rozładować napięte sytuacje i powodują, że świat staje się znośniejszy. Ich motto to nie oglądaj się za siebie i płyń do brzegu. Nagrodę w kategorii luzak roku odbierze pan Łukasz Krzyśka. Przechodzę do nowej szkoły. Postaram się uczyć jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla uczniów. Mam nadzieję być ich przyjacielem i autorytetem. Chyba każdy nauczyciel tak myśli, wchodząc w progi nowej szkoły. Również i my mamy nowych nauczycieli, którzy świetnie zadebiutowali. Sami zobaczcie. Kategorii debiut roku o odbiór oskarowych słoików rozmaitości poprosimy panią Magdalenę Gruchorzak oraz księdza Marcina Nowickiego.
nominowana we wszystkich kategoriach, łącząca w sobie cechy najznakomitszej prezenterki polskiej telewizji, Grażyny Torbickiej i gwiazdy show biznesu Małgorzaty Kożuchowskiej, emanująca ciepłem i niezwykle bogatym słownictwem zarówno polskim, jak i angielskim. Pani Justyna Krawczyk. Nasza szkolna anglistka, cudowny wychowawca i opiekun samorządu uczniowskiego o niewyczerpanych pokładach energii otrzymuje nagrodę za całokształt dokonań zawodowych. Mrs. Krawczyk, you're simply the best. Dobrze, to skoro jestem Torbicką i Kożuchowską, dziękuję. Mam tu listę. Nie, tak naprawdę to nie są moje słowa w ogóle, naprawdę. Nie jestem autorem tego tekstu. Ale dziękuję bardzo za uznanie i naprawdę cieszę się, że mogę pracować z wami wszystkimi. Zarówno nauczycielami, pracownikami administracji obsługi oraz z wami uczniowie. Dziękuję bardzo. W tej samej głowie czasem przypomina mnie, ale ma siłę, jaką miewa mało kto, a kiedy trzeba, umie głośno mówić nie. Czy na pewno, czy już znasz ją? Ona nie chce być tak sama jak ja, nie zna granic z nim, nie zamierza się bać, nie zatrzyma się, kiedy chciał. Nie zamierza się bać, nie zatrzyma się.
Zbliżając się już do końca naszych oskarowych zmagań, chcielibyśmy przyznać jeszcze nagrody w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to perfekcyjna pani domu. Przyznaliśmy ją oczywiście paniom, które dbają o porządek i ład. To dzięki ich pracy w naszej szkole unosi się zapach wiosennej bryzy i nieskazitelnej czystości. Po ich akcjach sprzątanie, każda sala pomyślnie przeszłaby test białej rękawiczki. Zapraszamy do nas panie. Ewę Szczepaniak, Różę Henglewicz, Marzenę Szymczak oraz panią Dorotę Kałużę. W kategorii Złota Rączka zapraszamy panów Tomasza Szczepaniaka i Piotra Stępniaka. Państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że dla nas, waszych uczniów, każdy z was jest bratnią duszą, panią i panem Robótką, złotą Katarynką z gorącym uśmiechem, luzakiem roku, Einsteinem w spódnicy, Szekspirem w obcasach z stalowymi nerwami, szwajcarskim zegarkiem, debiutem roku, perfekcyjną panią domu, złotą rączką, po prostu okej!